Cztery znaczenia słowa Świat w Biblii. Podstawowym znaczeniem słowa Świat w Biblii jest porządek, układ rzeczy. Z punktu widzenia tej ogólnej myśli, Biblia stosuje słowo Świat do wielu rzeczy, w których zabiera się pojęcie porządku i planu. I tak, jest to ono w Biblii używane w znaczeniu. Po pierwsze, wszechświata. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 5. Teraz zaś ty, Ojcze, obdarz mnie u siebie tą chwałą, jaką miałem u ciebie przed zaistnieniem świata. Dzieje apostolskie, rozdział 17, werset 24. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi. Nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Po drugie, ziemi. Ewangelia Jana rozdział 11 werset dziewiąty, odpowiedział Jezus: Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, werset 13. Zapewniam was, wszędzie. Gdziekolwiek na świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będą również ją wspominać, opowiadając o tym, co uczyniła. Po trzecie, Rodziny Ludzkiej. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, wersety dziesiąty i dwudziesty dziewiąty. Werset dziesiąty. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Werset dwudziesty dziewiąty. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do Niego, i rzekł, Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelia Jana, rozdział trzeci, werset 16. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Oraz po czwarte porządku rzeczy w rodzinie ludzkiej. Galatów rozdział szósty werset czternasty, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Pierwszy Jana rozdział drugi wersety od 15 do 17. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha ze spraw doczesnych nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat jednak przemija, a z nim jego porządliwość. Kto natomiast wypełnia wolę Bożą? Trwa na wieki. Pierwszy Jana rozdział 5 wersety czwarty i piąty: Wszystko bowiem, co z Boga wzięło swój początek, zwycięża świat, a zwycięstwem nad światem jest wiara nasza. Któż zatem zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? List Jakuba, rozdział czwarty, werset czwarty: Ludzie wiarołomni Czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem, jeśli więc ktoś chce być Przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. W naszym cyklu słowo świat jest używane w czwartym znaczeniu tego słowa porządku rzeczy w rodzinie ludzkiej. Trzy światy oznaczają zatem trzy porządki rzeczy w rodzinie ludzkiej. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.